Co można powiedzieć o krańcu w sieni, czyli w sali pod przeglądem wojsk? Nazwa, którą nadano w XX wieku, opisuje to, co dzisiaj możemy zaobserwować, spoglądając pod neorenesansowy strop kasetonowy. Otóż widzimy rozwinięty na czterech ścianach orszak, orszak wojsk, kawalkadę kopijników. Widzimy również postępującą z wielkimi armatami artylerię. Widzimy piechurów uzbrojonych na różne sposoby, w tym w rusznice. I widzimy, że wszyscy ci żołnierze ułożeni według rodzajów wojsk przechodzą przed obliczem króla zasiadającego na krześle. Nie ma wokół niego żadnych postaci. Ukazany jest samotnie, ale nie mamy wątpliwości co do jego statusu, wysokiego statusu. Otóż zasiada on na krześle, które nazywamy kurulnym i które jest wprost zaczerpnięte z rzymskiej tradycji cesarskiej. Nie ma żadnej wątpliwości, że król to sam Zygmunt I. Niestety w sieni zachowały się co prawda obramienia napisów, ale z samych napisów nie pozostało albo nic, albo pojedyncze litery. Wobec tego stoimy przed pytaniem, czy mamy do czynienia z ogólnie pojętą prezentacją potęgi militarnej państwa rządzonego przez Zygmunta I, Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego? Czy mamy do czynienia z konkretnym wydarzeniem? Mógł to być jeden z tak zwanych popisów, czyli prezentacji oddziałów wojskowych w czasie kampanii wojennej, najczęściej przed bitwą, w czasie przygotowań do bitwy. Ale nie można wykluczyć jeszcze jednej ewentualności, a mianowicie takiej, że mamy do czynienia z rodzajem pochodu triumfalnego. Niewątpliwie Zygmunt I, który zapatrzony był we wzór niedościgły dla władców środkowoeuropejskich, czyli działalność Maksymiliana I, znał słynne triumfy, słynne ilustracje triumfów, parad wojskowych cesarza Maksymiliana I. Otóż wiemy, że cesarz zamówił cały zespół takich ilustracji dotyczących nie konkretnego wydarzenia, ale mających charakter prezentacji potęgi militarnej Rzeszy i jego samego jako władcy, jako cesarza Świętego Cesarstwa Rzymskiego. Wiemy, że Zygmunt I kupił i posiadał wielki drzeworyt prezentujący bramę triumfalną. To jest dzieło absolutnie wyjątkowe. Ta brama triumfalna, nawiązująca do starożytnej tradycji, nigdy w rzeczywistości, nigdy realnie nie zaistniała. Była to kreacja o charakterze ideowym, o charakterze propagandowym. Było to dzieło wielu autorów, wielu malarzy i rysowników, których szkice przeniesiono na klocki drzeworytnicze i tych klocków odbijano poszczególne części, które tworzyły łącznie kompozycję wysokości kilku metrów. Tak więc Zygmunt I wprowadzony był w samocentrum, można powiedzieć, triumfalnej propagandy dworu cesarskiego w Wiedniu. A więc niewykluczone, że rozciągający się wzdłuż czterech ścian wielometrowy fryz w sieni zwanej salą pod przeglądem wojsk jest, można powiedzieć, polską wersją triumfów cesarskich.